piątek 16 lutego gościem Dąbrowskiego Klubu Gazety Polskiej imienia Henryka Glassa był Leszek Żebrowski. Publicysta, badacz polskiego podziemia niepodległościowego, konspiracji antykomunistycznej oraz historii komunizmu w Polsce. Autor i współautor wielu opracowań, artykułów i książek takich jak Paszkwil wyborczej, Mity przeciwko Polsce, Zatruwanie pamięci czy W szponach czerwonych. Okazją do spotkania z klubowiczami był zbliżający się Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Zanim jednak licznie zgromadzeni goście wysłuchali wykładu o bohaterach zbrojnego podziemia, gość klubu podzielił się z nami refleksjami, jakie od lat towarzyszą mu w zmaganiach z czyszczeniem zafałszowanej części historii Polski, prezentowanej przez tzw. polskie elity. Jego zdaniem przyczyn obecności wciąż licznych kłamstw w dyskursie historycznym należy dopatrywać się w konsekwencjach zaakceptowania pamiętnej grubej kreski, która pozwoliła wielu ludziom dawnego ustroju bez konsekwencji przejść do nowych czasów, a co za tym idzie, kształtować historiografię dziejów najnowszych Polski. Przejście z poprzedniego ustroju, z poprzedniego systemu państwowego do tego, co mamy dzisiaj, było bardzo łagodne. Czyli wszystkie instytucje, cały ustrój prawny, obsada kadrowa została ta sama. Ci ludzie robili dokładnie to samo, co przedtem, tylko w nowej formie. W związku z tym nie było wymiany kadr. Ci sami nauczyciele, nauczyciele akademicy, ci sami autorzy zaczęli pisać trochę o Katyniu, trochę o tym, bo to trzeba nowe czasy, ale w starym stylu. I to przechodzenie od tamtego systemu trwa 30 prawie lat z takim skutkiem, że jesteśmy zawieszeni. Coraz więcej jest nowego, ale bardzo dużo zostało starego. Historia nie została napisana od początku, a to trzeba zrobić wielkie podstawowe badania. Wszystko to, co powstało w latach wcześniejszych pod komuną, powinno być zweryfikowane. Ale w ilu polskich domach stoją stare encyklopedie, stare podręczniki, no bo żal wyrzucić, ładna okładka, twarda, tanie było, stoi na półce, więc czasami się z tego korzysta, ale korzysta się także z zawartości i efekty są straszne. Odnosząc się do ustrojowej transformacji, gość klubu nie ma wątpliwości, że ten bolesny proces, który jako społeczeństwo rozpoczęliśmy blisko 3 dekady temu, na dobrą sprawę wciąż trwa i do jego końca jest jeszcze bardzo daleko. To będzie trwało przez pokolenia. To jest wychodzenie bardzo powolne i bardzo bolesne, dlatego jak szukamy na przykład szczątków naszych ofiar, cieszymy się z tego, że zostali odnalezieni, to z drugiej strony mamy katów, morderców, którzy też oczywiście odchodzą, ale są ich dzieci i wnuki, które pilnują etosu swojej rodziny. Że dziadziuś był dobry, bo dziadziuś przynosił cukierki, pogłaskał one po główce, a że był pułkownikiem UB, no to takie były czasy. Receptą na położenie kresu komunizmowi oraz wszelkich przejawów jego mentalności według gościa powinna być aktywna postawa już na poziomie lokalnych wspólnot. Było inaczej, tylko wszystko zależy od lokalnych inicjatyw. Jeśli lokalne społeczności potrafią się zorganizować, potrafią wywierać nacisk na radnych, potrafią wybierać posłów i senatorów ze swojego okręgu, takich, którzy będą normalni, to ta normalność przyjdzie później. Wcześniej będzie to naturalny proces, ale tam, gdzie jesteśmy bierni, gdzie czekamy, to te siły starego porządku i to całe ich zaplecze jest aktywne i oni kontynuują tę poprzednią tradycję w nowych warunkach, czyli są górą, są panami sytuacji. Ale to wszystko, tego nikt nie da z zewnątrz, nikt nie przyjdzie, nie powie jak ma być. Lokalna społeczność musi walczyć o swoje własne sprawy. Zdaniem gościa wielkie zadanie w procesie kształtowania patriotycznego etosu, narodowościowej tradycji, jak również wpajania właściwych postaw moralnych wśród młodego pokolenia stoi zarówno przed systemem edukacji, jak i wszystkimi rodzicami. Najważniejsza jest edukacja młodzieży, bo uczenie takich ludzi w moim wieku czy w średnim wieku nie bardzo ma sens, bo oni już są skrystalizowani. Już się czegoś nauczyli i mają już pewne schematyczne sposoby myślenia, pewne nawyki. Natomiast ci ludzie młodzi, bardzo młodzi, czyli końcówka szkoły podstawowej, szkoły średniej, kiedy umysł jest najbardziej chłonny, kiedy chcą jak najwięcej wiedzieć, muszą tą wiedzę dostawać i trzeba walczyć o to. Czyli rodzice muszą walczyć, żeby szkoła była normalna. To nie jest tak, że dziecko chodzi do szkoły, przynosi dobre stopnie, siedzi później przed komputerem, coś tam robi, ale nie chuligani, nie pali, nie pije, więc wszystko jest dobrze. Ale jak to dziecko nie ma dostępu do normalnej wiedzy, nie ma wzorców pewnych, nie chodzi na pewne spotkania z rodzicami, że rodzice nie potrafią kształtować tej tradycji, nie szukają własnej rodzinnej, nawet złej, za przeproszeniem, ale jeśli mówimy, że no, dziadek był w milicji, czy był w ORMO, to nie była dobra organizacja. To dziecko to przyjmie i się z tym pogodzi. Ale później to będzie szokiem, jak się dowie znienacka i nagle się okazuje, że jego świat się wali
od fundamentów. Tak być nie powinno. Patrząc na działania w obszarze szeroko pojętej dekomunizacji, gość daleki od jednoznacznej oceny, ale dostrzegając zachodzące zmiany, zwrócił uwagę na drobny aspekt, który jednak nie powinien wpłynąć na efekt końcowy. Czy idzie dobrze, czy tak jak powinno, to nam nie sposób ocenić, bo na to trzeba trochę czasu. W każdym razie idzie. Złe jest to, że to przychodzi od góry i że to jest sformalizowane. Po roku 89, tam gdzie lokalne społeczności potrafiły być silne, szybko się zorganizowały, załatwili to od ręki. W ciągu paru miesięcy to wszystko zniknęło. Później było trudniej, bo też trzeba zezwolenia, zgody, różnego rodzaju konsultacje. Część radnych jest nie, część nie wie o co chodzi, ale też głosuje tak jak koledzy. W związku z tym to wszystko trwa. To powinno wyjść oddolnie. Ta inicjatywa powinna być taka, że mamy taki pomnik, z tym pomnikiem coś trzeba zrobić. Skoro nie to, co robiono od razu po roku 89, to teraz droga formalno-prawna administracyjna. Uchwała i wykonanie tej uchwały. W trybie natychmiastowym, nie ma co czekać. I tu nie ma kosztów. To są koszty rozbiórki czy przeróbki pewnych rzeczy. Natomiast nie ma tego, czym straszy druga strona, że zmienimy ulicę, to dowody trzeba będzie zmieniać, prawa jazdy, ile to... Nie. Po prostu naturalny proces wymiany dokumentów trwa kilka lat. Pozwolić, żeby ten obieg był dwustopniowy, czyli jest nowa nazwa, ale starą, jeśli ktoś ma w dokumentach, utrzymujemy. Listonosz trafi, będzie wiedział, nie będzie z tym problemu. Administracja państwowa trafi do obywatela, nie będzie z tym problemu. Za kilka lat to wtedy samo by zniknęło. Nad wyraz wysoka frekwencja na piątkowym wydarzeniu w Klubie Gazety Polskiej dowiodła rosnącego popytu na spotkania z ciekawymi osobowościami, które nie zważając na polityczno-historyczną poprawność, potrafią nie tylko mówić jak było, ale jednocześnie mają odwagę mówić jak jest, a także jak być powinno.